Cześć! Witam Was na kanale Niezła Historia, czyli tym miejscu w internecie, które zachęca do czytania literatury historycznej, gdyż wcale nie jest ona gorsza od klasycznej beletrystyki, a ma nad nią tę przewagę, że przedstawione w niej wydarzenia zdarzyły się naprawdę. Powoli kończy się rok 2021, powalony rok 2021 i bardzo dobrze, że się kończy. Natomiast wielkimi krokami zbliża się nowy rok, rok 2022, a nowy rok to nie tylko nowe nadzieje, ale też nowe wyzwania. Dlatego też postanowiłem przygotować dla Was coś nowego. Postanowiłem przygotować dla Was pierwszy w historii tego kanału TBR, czyli To Be Read. A mianowicie chciałbym podzielić się z Wami informacją o tym, jakie książki będę czytać w najbliższym czasie i czego się możecie niedługo spodziewać na kanale. Zacznę od podzielenia się z Wami tym, co czytam w tej chwili. Jest to powieść autorstwa Denisa Lehane'a pod tytułem Rzeka Tajemnic. Jak widzicie, jestem już mniej więcej w połowie. Historia przedstawiana w tej książce zaczyna się około roku 1975. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, bo z tego co wiem, najpierw jest działka z roku 2075, a potem akcja przenosi się do roku 2000. Akcja zaczyna się wokół trzech chłopców, Jimmy'ego, Shona i Dave'a. W pewnym momencie oni się kłócą, mają wtedy po 11 lat. I wtedy podjeżdża do nich samochód, który zabiera jednego z nich, zabiera Dave'a, który też ucieka po 4 dniach. Prawdopodobnie był wtedy molestowany seksualnie, aczkolwiek w momencie książki, do którego doszedłem, jeszcze nie zostało to w pełni wyjaśnione. Drogi potem tych trzech bohaterów się rozchodzą. Jimmy, kiedy zaczyna się właściwa akcja tej książki, jest właścicielem niewielkiego sklepu. W tej chwili jest ze swoją drugą żoną, z którą ma dwoje dzieci. Ma dwie córki, Sarę i Nadine, oraz razem wychowują córkę z pierwszego małżeństwa Jimmy'ego. Córka ma na imię Katie. A stało się tak, ponieważ niestety pierwsza żona Jimmy'ego, Marita, zmarła. Dave utrzymuje się z tego, co kojarzy, z jakiejś pracy dorywczej. Natomiast kariera Shona potoczyła się w ten sposób, że został funkcjonariuszem policji stanowej. I w mieście, w którym mieszkają, w Bostonie, dochodzi do bardzo przykrego zdarzenia, dochodzi do morderstwa. Okazuje się, że zamordowaną 19-letnią dziewczyną jest córka Jimmy'ego, czyli tego drobnego przedsiębiorcy. Jako że to morderstwo zostało popełnione na takim terenie miasta, który już leży pod jurysdykcją policji stanowej, to jednym z prowadzących śledztwo okazuje się Sean. Natomiast w trakcie śledztwa okazuje się, że jednym z głównych podejrzanych jest Dave. Także to zaczyna przybierać bardzo ciekawy obrót. W ogóle na podstawie tej książki w roku 2003 został nakręcony film właśnie pod tym samym tytułem. Jest to film w reżyserii Clint Eastwood, aczkolwiek nie pamiętam, czy on już za ten film dostał nominację do Oscara. Tak czy siak film Rzeka Tajemnic dostał dwie tego typu nagrody. Najlepszym aktorem drugoplanowym za rolę Dave'a został nagrodzony Tim Robbins, który jest chyba bardziej znany z występu w filmie Skazani na Shawshank. A najlepszym aktorem pierwszoplanowym za rolę w tym filmie, za rolę Jimmy'ego, został nagrodzony Sean Penn. Był to jego pierwszy Oscar, drugiego potem dostał chyba w 2008 za Milka. W ogóle jeśli chodzi o tę książkę, to najbardziej podoba mi się tłumaczenie tytułu. Tytuł tego utworu to Rzeka Tajemnic, aczkolwiek w oryginale ta powieść nosi tytuł Mystic River, co teoretycznie można przetłumaczyć na polski jako Tajemnicza Rzeka czy Rzeka Tajemnic, tylko jak się zagłębimy w tę nazwę, to Mystic w tej nazwie nie oznacza przymiotnika, ale jest czystą nazwą tej rzeki. Dlatego też ta książka nie powinna nosić tytułu Rzeka Tajemnic, tylko Rzeka Mystic. To jest chyba właśnie nazwa rzeki, która przypływa przez Boston. Boston, czyli stolicy stanu Massachusetts, w której rozgrywa się akcja tej powieści. Także to teraz czytam, ale tego na kanale nie będzie. Jak również na kanale nie będzie tego, to jest kolejna książka, którą przeczytać. Wyspa Skazańców, kolejny powieść Denisa Lehane'a. Również bardzo głośno, ponieważ na podstawie tej książki również powstał bardzo głośny film. Jest to film Martina Scorsese z 2010 roku. Ciekawostką jest to, że książka nosi tytuł Shutter Island, czyli powiedzmy Wyspa Skazańców. Aczkolwiek w Polsce film na podstawie tej książki był wyświetlany jako Wyspa Tajemnic. Jest to film w reżyserii Martina Scorsese. Na ekranie możemy spotkać Marka Ruffalo, Michelle Williams, Bena Kingsleya, a główną rolę w tym filmie gra Leonardo DiCaprio. Jest to ogólnie powieść o tym, gdzie zastępca szeryfa federalnego jedzie prowadzić śledztwo na wyspie, która okazuje się jednym wielkim szpitalem psychiatrycznym. Każdy, kto oglądał Wyspę Tajemnic, wie, że film jest świetny i książka też pewnie jest warta grzechu. Kolejną rzeczą, którą będę czytać i tego też nie będzie na kanale, to jest powieść autorstwa Tess Gerritsen, Kształt Nocy. To jest książka, którą pożyczyłem od mojej koleżanki Patrycji.
Jest to druga powieść Tess Gerritsen, którą będę czytać, poprzednia. Aczkolwiek tytułu już nie pamiętam, bardzo mi się podobało. Jej główną bohaterką miała nazywać się bodajże Beryl Bostock, czy jakoś tak. Nie wiem, nie pamiętam, ale tak czy siak tamta książka mi się podobała. Było to takie solidne, czytało to było kryminal do chłonięcia w jeden dzień. O czym to jest, tyłu książki nie czytałem, po prostu chcę sobie w ten sposób zrobić niespodziankę. Mam nadzieję, że dopiszę to mi, że zadowolnie. Jak patrzę na to, jak spodobały się poprzednie powieści Tess Gerritsen, jak podobały się powieści Denisa Lehane'a, a to, że te książki mi się podobają, to nie dotyczy tylko tego, co czytam teraz, ale też tego, co czytałem poprzednio. Bardzo serdecznie polecam cykl powieści o przygodach Patricka Kensi i Angeli Gennaro, zwłaszcza części od trzeciej do piątej, czyli Pułapka z zagrobu, Gdzie jesteś Amando i Modlitwę o deszcz. Kolejna książka, która już tym razem znajdzie się na kanale, jest ta oto rzecz. Nadchodzi trzecia wojna światowa, autorstwa Jacka Bartosiaka i Piotra Zychowicza. Pochwalę się, że udało mi się kupić egzemplarz, w którym znajdują się autografy obu autorów. Piotr Zychowicz, czyli znany i kontrowersyjny historyk, Jacek Bartosiak, czyli jeden z największych w tym kraju speców od geopolityki. Jak już zauważyłem, książka ta ma bardzo ciekawą formę, ponieważ napisana jest w formie rozmów, takich dziennikarskich wywiadów, w których jako dziennikarz występuje Piotr Zychowicz, a jako odpytywany jako ekspert Jacek Bartosiak. Jak się spojrzy na tematykę, która jest tu zawarta, to jest kilka rozdziałów, które naprawdę mogą zainteresować, zwłaszcza interesująca może być rozmowa czwarta, w co gra Władimir Putin, czy rozmowa szósta, czy Polska może odeprzeć atak Rosji, oraz ósma, czy Stany Zjednoczone nas porzucą, bo jak się spojrzy na to, jak Stany Zjednoczone zachowały się wobec Polski, chociażby na konferencji w Teheranie w 1943, czy w Jałcie w 1945, albo jak rząd amerykański zachował się wobec Kurdów w Syrii, gdzie wynegocjowali dla nich warunki pokojowe, że Kurdowie, którzy zdobyli ziemię, na której mogli założyć swoje państwo, mają się z niej wycofać, a w nagrodę za to Turcy nie będą strzelać im w plecy. Także to może być interesująca lektura. Zresztą taką samą książkę kupiłem w prezencie gwiazdkowym mojego brata, ale jako że mój brat jest z grona nieczytających, to jest to w formie audiobooka. Także mam nadzieję, że mu się to spodoba. Liczę na to, że to, co przeczytam, spodoba się mnie, także o tym na kanale będzie. Jak również będzie na kanale o tym, to jest już książka o tematyce sportowej, biografia Arsena Wengera, jednego z najwybitniejszych trenerów ostatnich lat, zarówno we Francji, jak i pracujących w lidze angielskiej. Arsene Wenger był trenerem Arsenal Londyn, był trenerem właściwie Arsenal Londyn, Arsenal FC, gdyż taka jest oficjalna nazwa klubu. Mam nadzieję, że jeżeli Konrad Szymański to będzie oglądać, to nie będzie mieć do mnie o to pretensji. Także ten klub nie nazywa się Arsenal, tylko Arsenal FC. Wenger był trenerem w Arsenalu przez 22 lata i jest autorem największych sukcesów w historii tego klubu, czyli na przykład awansu do finału Ligi Mistrzów w roku 2006, zdobycie kilku mistrzostw Anglii, w tym tego najsłynniejszego, tego zdobytego w roku 2004, gdzie Arsenal stał się jedynym dotychczas klubem w historii Premier League, czyli od roku 1992, który zdobył mistrzostwo Anglii po drodze, nie przegrywając ani jednego meczu. Z tego względu do Arsenalu przylgnął przydomek The Invincibles. Mam nadzieję, że w tej książce znajdę też potwierdzenie pewnej tezy, którą w swoim czasie usłyszałem. Kiedy Arsene Wenger zaczynał swoją pracę w Arsenalu w roku 1996 bodajże, wtedy kapitan Arsenalu, kiedy dowiedział się, kto ma zostać nowym opiekunem drużyny, gdyż Wenger przychodził tam jako mało znany szkoleniowiec i on w ogóle przychodził z Japonii, był wcześniej bodajże trenerem Gambo Osaka, znaczy nie pamiętam dokładnie, tak trzeba pochodził z Japonii, przeprowadzał się do Anglii z Japonii. I kiedy Tony Adams dowiedział się, kto zostanie nowym opiekunem Arsenalu, miał powiedzieć: kto to kurwa jest Wenger i co on to kurwa będzie robić? Także mam nadzieję, że potwierdzenie lub zaprzeczenie tego znajdę w tej książce. Kolejna rzecz, która też pojawi się na kanale, to jest książka, o której dowiedziałem się za pośrednictwem kanału Historia bez cenzury, która była polecana w filmie dotyczących czerwonych obozów koncentracyjnych, koły manipulacji w sowieckich łagrach. Ta książka, tutaj prawdopodobnie nie ma żadnych narracji, to są raczej relacje spisane z dokumentów, czy zebrane z wywiadów z poszczególnymi osobami, które rzeczywiście były na Syberii, zwłaszcza w dorzeczu Kołymy, które przeżyły to piekło.
To, co się tam działo, te wszystkie obozy koncentracyjne, łagry, nazwano też białym krematorium. Zresztą, jeżeli do rzeczy kołem, jak jeżeli założymy, że ta książka to jest Rosja, znajduje się mniej więcej tutaj, także tam jest naprawdę bardzo zimno. Wojciech Drewniak w filmie poświęconym właśnie czerwonym obozom koncentracyjnym stwierdzał, że strażnicy pilnujący więźniów, właśnie zgromadzonych do rzeczy Kołymy, pozwalali im nie wychodzić do pracy, kiedy temperatura sięgała około minus 50 stopni Celsjusza. I to wcale nie chodziło o bezpieczeństwo więźniów, a o bezpieczeństwo strażników. Także ta lektura, podejrzewam, będzie makabryczna. To prawdopodobnie będzie książka o tym, jak mogło wyglądać piekło na ziemi. Też piekłem na ziemi nie były tylko niemieckie obozy koncentracyjne, takie jak Auschwitz, jak Treblinka, jak Majdanek, czy uprzątnięty przez Niemców Sobibór, ale piekło na ziemi znajdowało się także w łagrach. I dobrze, że taka książka powstała, gdyż to pozwoli nam zobaczyć, jak rzeczywiście to wyglądało, z jakimi okropnościami, z jakimi potwornościami musieli mierzyć się Polacy, którzy zostali tam zesłani, którzy mieli być reedukowani przez pracę, których po prostu chciano tam zamęczyć i zagłodzić. Także mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa lektura, tego się spodziewam. Co mamy dalej? To jest coś, czego na kanale nie będzie. Tu mam akurat skserowaną, zbindowaną powieść autorstwa Lee Goldberga o przygodach detektywa Monka. Ja bardzo mile wspominam detektywa Monka, w ogóle jest to ulubiony serial mojej mamy. Moja mama ma zgromadzone prawie wszystkie książki na ten temat. To jest bodajże część siódma pod tytułem Detektyw Monk jedzie do Paryża. To będzie bezpośrednio kontynuacja części szóstej, w której detektyw Monk pojechał do Niemiec. Co mamy dalej? Nie wiem, czy będę omawiać to na kanale. No, chyba, że mi się spodoba, to będę. Myślę, więc gram. Biografia Andrei Pirlo. Andrea Pirlo był jednym z najwybitniejszych włoskich piłkarzy ostatnich lat. Legenda Milanu, z którym 3 razy był w finale Ligi Mistrzów i 2 razy ten puchar zdobył. Pirlo zdobył ten puchar w roku 2003, zwyciężając z Milanem przeciwko Juventusowi, oraz w 2007 po zwycięstwie nad Liverpoolem. Można powiedzieć, że trochę szkoda, że Andrea Pirlo nie zdobył złotej piłki. Mówi się, że należało mu się, że ta złota piłka należała mu się w roku 2006, kiedy między innymi był jednym z motorów napędowych drużyny włoskiej, która zdobyła Mistrzostwo Świata na boiskach Niemiec. Wtedy to wyróżnienie zdobył inny włoski piłkarz, Fabio Cannavaro. Ta decyzja mogła być trochę kontrowersyjna, aczkolwiek mi się jednak podoba, że wtedy tę złotą piłkę wygrał Cannavaro. Prosto z tego powodu, jak się spojrzy na laureatów złotej piłki, to w ponad 90% byli to piłkarze ofensywni. Fabio Cannavaro gra na pozycji obrońcy i dopóki grał w Parmie, dopóki grał w Juventusie, ze swoich zadań wywiązał się świetnie. Trochę gorzej mu poszło, jak się przeprowadził do Realu Madryt. Także cieszę się, że akurat w tamtym przypadku tę nagrodę zgarnął piłkarz defensywny. Choć jeszcze gorzej w tej klasyfikacji traktowani są bramkarze. Jeden raz w historii Złotej Piłki zdarzyło się, żeby tę nagrodę zgarnął bramkarz. Było to w roku 1964, a nagrodę tę zgarnął legendarny Lew Jaszyn. Szkoda, bo po nim było paru bramkarzy, którzy mogliby pokusić się o tę nagrodę. Chociażby Dino Coff, Gianluigi Buffon, Oliver Kahn czy Iker Casillas. Tutaj z tyłu jest napisane piłkarska autobiografia wszechczasów, siła rażenia większa niż ja Ibra. To zapowiada, że to może być ciekawa lektura. Jeżeli mi się spodoba, to myślę, że można się spodziewać na kanale filmu na ten temat, aczkolwiek na chwilę obecną tego nie przewiduję. Zobaczymy, czy to się zmieni. Ale następnie mamy coś, z czym wiążę naprawdę duże nadzieje. Jest to coś, co na kanale Oblicza XX wieku, w materiale poświęconym zdobyciu władzy przez nazistów, prowadzący ten kanał Bartosz Borkowski nazwał, jak to było powiedziane, bezcenne źródło informacji na temat historii narodowego socjalizmu. Chodzi tutaj o dzienniki Józefa Goebbelsa. Józef Goebbels, czyli najwybitniejszy propagandzista, najwybitniejszy PR-owiec wszechczasów, autor takich stwierdzeń jak tysiąckrotnie powtórzone kłamstwo staje się prawdą oraz im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w to wierzą. Jak również zdanie, o którym często się zapomina, czyli kłamstwo ugną się pod swoim ciężarem, a prawda zostanie. To jest pierwszy tom tych dzienników, dotyczy lat 1923-1939. Tutaj będziemy mogli zobaczyć, jak te rzeczy, o których wiemy, wyglądały od środka, z perspektywy jednej z osób, która to wprowadzała, bezpośrednio od nich, gdyż zakładamy, że to są dzienniki pisane przez niego odręcznie lub podyktowane.
Pierwszy tom dotyczy lat 1923-1939, czyli tutaj możemy spodziewać się opisywania takich wydarzeń jak samoorganizacja partii nazistowskiej, czy pucz monachijski, wyjście Adolfa z więzienia, odbudowa partii, start w wyborach, potem zdobycie władzy, noc długich noży, potem kolejne sukcesy w polityce międzynarodowej, takie jak chociażby remilitaryzacja nad Reni, plebiscyt w Zarze, Anschluss Austrii, zajęcie Czechosłowacji, coraz bardziej psujące się relacje z Polską, czy prawdopodobnie też wojna z Polską, która rozpoczęła I wojnę światową. Aczkolwiek jeżeli tego informacji na temat wojny z Polską nie ma w tym tomie, to na pewno znajdują się w tym. Drugi tom dotyczy już lat 1939-1943. Czyli tutaj możemy być świadkami prawdziwej niemieckiej huśtawki nastrojów. Zakładając, że na końcu tamtego lub na początku tego tomu znajduje się zwycięstwo nad Polską, to potem też możemy doczekać się opisu czegoś, co w historiografii niemieckiej przeszło do historii jako Zitzkrieg, czyli wojna na siedząco, w historiografii polskiej jako dziwna wojna, a w historiografii angielskiej jako funny war, i myślę, że to jest najbardziej adekwatne określenie do tego, co się działo, wojna udawana, czyli to chodzi o okres między 3 września 1939 a 10 maja 1940 na froncie zachodnim, kiedy Niemcy i Francja formalnie były w stanie wojny, ale nie były wtedy prowadzone żadne działania zbrojne. To będzie huśtawka nastroju, bo z jednej strony zwycięstwo nad Polską, zdobycie Skandynawii, zwycięstwo nad Francją, początkowe sukcesy wynikające z operacji Barbarossa, jak również niemieckie porażki, takie jak niewygrana, nie tyle przegrana, co niewygrana bitwa o Anglię, jak odparcie spod Moskwy. Jako że to kończy się na roku 1943, podejrzewam, że trochę później niż w styczniu, to prawdopodobnie już w tym tomie znajdzie się opis tego, co się działo w Niemczech już po tym, jak niemieckie wojska weszły do Stalingradu oraz jak została odebrana kapitulacja wojsk niemieckich, która nastąpiła w pełni 2 lutego 1943 roku. Wtedy poddały się ostatnie oddziały. A dwa dni wcześniej, 31 stycznia, poddał się dowódca 6 Armii, marszałek Friedrich Paulus. A za to już nic dobrego prawdopodobnie nie będzie do przekazania w trzecim tomie Dzienników Goebbelsa. Tu już mam lata 43-45. Czyli tutaj już będą praktycznie same niemieckie klęski. No, Boże, poza operacją Market Garden, która przeszła do historii jako ostatnie taktyczne zwycięstwo III Rzeszy. Operacja Market Garden, można powiedzieć, że miała wiele słabych punktów, no chyba, że to wszystko zblokujemy. Jak się patrzy na to, co się dzieje w polskim Sejmie, to blok to będzie dobre określenie. Chyba, że te wszystkie wady skupimy w jednym bloku i stwierdzimy, że jedynym minusem operacji Market Garden było to, że wymyślił ją Montgomery. A poza tym to już będą niedobre czasy dla III Rzeszy po klęsce Stalingradu, bo oczywiście klęska w drugiej bitwie pod El Alamein, potem inwazja aliantów na Włochy, klęska na Łuku Kurskim, lądowanie w Normandii, przy okazji powstanie warszawskie. To też się kończy na roku 45. Nie czytałem tego jeszcze, nie sprawdzam w spisie treści, prawdopodobnie to się kończy w marcu albo trochę wcześniej, bo nie wiem, czy akurat do ściągnięcia, do uzyskania byłyby pamiętniki Goebbelsa, który by ewentualnie tworzył w kwietniu, kiedy jeszcze był w bunkrze. Goebbels, jak pamiętamy, samobójstwo popełnił 1 maja 1945 roku, czyli dzień po swoim mistrzu. Także zapoznanie się z tym, jak cały narodowy socjalizm wyglądał w środku, jak wyglądało spojrzenie na zarówno nazistowskie porażki, jak i zwycięstwo z perspektywy jednego z najważniejszych dygnitarzy III Imperium, to będzie musiała być naprawdę interesująca rzecz. Następnie mam coś, czego na kanale nie będzie. Tutaj, jeżeli chodzi o to też nie czytałem do końca, o czym to jest. To jest książka, to jest powieść, z tego co widzę, autorstwa Rity Monaldi i Francesco Sortiego. Powieść pod tytułem Imprimatur. To jest coś, co przybyło do mnie całkiem niedawno, co dostałem w prezencie urodzin od mojej przyjaciółki Gosi, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Liczę na to, że to trafi w mój gust, że to naprawdę mi się spodoba. Nie czytam, o czym to jest, wolę sobie zrobić niespodziankę. Plus ostatnia rzecz, która na pewno znajdzie się na kanale, jest to ta książka, to jest również tematyka sportowa. Biografia Andrzeja Iwana, czyli jednego z lepszych, jednego z bardziej kontrowersyjnych zawodników Wisły Kraków jeszcze za czasów komuny. Jest, z tego co się orientowałem, jest to książka dość kontrowersyjna.
Na pewno tym bardziej interesujące dla mnie jest to, że dziennikarzem, który spisywał wspomnienia Andrzeja Iwana, zawarte w tej książce, był jeden z najbardziej znanych w ogóle dziennikarzy sportowych w Polsce, czyli Krzysztof Stanowski. Tutaj zdecydowanie najbardziej będzie mnie interesować to, co się działo w jednym z ostatnich meczów bodajże w roku sezonu 1979-1980. Jeśli dobrze pamiętam, nie jestem pewien. W ogóle świetny materiał na temat tego sezonu i jego końcówki możecie znaleźć na kanale Historie z boiska. Myślę, że Konrad Szymański opowie o tym zdecydowanie lepiej niż ja. Chodziło głównie o to, że przed ostatnią kolejką Śląsk Wrocław i Widzew Łódź walczyło o mistrzostwo. Śląsk miał przewagę jednego punktu nad Widzewem, aczkolwiek w przypadku równej ilości punktów mistrzem zostawałby Widzew chyba ze względu na lepszy bezpośredni bilans bramek czy bezpośrednich meczów. Już nie do końca pamiętam. Tak czy siak, w ostatnim meczu Widzew grał z chyba Ruchem Chorzów, natomiast Śląsk Wrocław grał z Wisłą Kraków, w której wtedy grał Andrzej Iwan. Śląskowi bardzo zależało na tym mistrzostwie i nie chcieli niczego pozostawić przypadkowi, dlatego też trochę działaczy Śląska zjawiło się w siedzibie Wisły Kraków i zaproponowali Wiślakom bardzo dobre pieniądze za to, żeby mecz ze Śląskiem odpuścili i żeby go przegrali. Bardzo fajna oferta, tylko też niedługo później w Krakowie zjawili się działacze Widzewa i też zaproponowali pieniądze, ale za to, żeby Wiślacy ten mecz ze Śląskiem wygrali. I jeszcze, żeby było ciekawiej, Widzew miał zdecydowanie lepszą pozycję w negocjacjach, ponieważ mógł od razu zapłacić dolarami, jaki Widzew uzyskał za transfer Zbigniewa Bońka do Juventusu. Także mam nadzieję, że również i tutaj będzie się działo. Także tak przedstawiają się moje plany czytelnicze na najbliższe kilka miesięcy. Chciałbym móc przeczytać to dla Was szybciej, jednakże nagrywanie filmów na YouTube, czytanie książek to jest coś, czym zajmuję się w swoim wolnym czasie. Przede wszystkim muszę mieć za co żyć, muszę mieć za co zapłacić rachunki, także przede wszystkim zajmuję się pracą zarobkową. Natomiast staram się każdą swoją wolną chwilę wykorzystywać na czytanie. Liczę na to, że uporam się z tym w ciągu 3-4 miesięcy. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzach, która z tych pozycji wydaje się dla Was najbardziej interesująca, czego jesteście najbardziej ciekawi, z czym wiążecie najbliższe nadzieje. A poza tym, jeżeli ten materiał się podoba, tradycyjnie proszę Was o zostawienie pod nim pozytywnej oceny oraz napisanie komentarza. Zachęcam również do kliknięcia przycisku subskrypcji. W ten sposób dołączycie do grona moich stałych widzów. Będziecie też mogli otrzymywać powiadomienia na temat moich kolejnych produkcji. Zajrzyjcie także na mój fanpage na Facebooku oraz odwiedźcie moją biblioteczkę na Lubimy Czytaj, są one podlinkowane w opisie. Dajcie też w komentarzach jeszcze, jakie tematy Was interesują, jakie książki mi polecacie, jakie chcecie, żebym przeczytał. Ja czytając te książki, przygotowując dla Was te filmy, ciągle się czegoś uczę, dzięki czemu stale się rozwijam. Także tyle ode mnie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Widzimy się już niedługo, w nowym 2022 roku, także z tej okazji życzę Wam wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, samych radości, jak najwięcej miłych chwil, a przede wszystkim, żebyście byli szczęśliwi i żeby ten rok 2022 był dla Was o wiele lepszy niż powolony 2021. Tyle ode mnie. Trzymajcie się, widzimy się niedługo w kolejnej recenzji. Cześć!